Jeśli chcesz wiedzieć, skąd ósemka bierze siłę i energię i działa na przykład w biznesie, to zapraszam na ten film. Bohaterem jest ósemka numerologiczna, czyli osoby, od których świat wymaga najwięcej. Naprawdę. Bardzo często jest tak, że ósemka, jeżeli jest w rodzie, bierze na siebie nieproporcjonalnie za dużą odpowiedzialność za innych. I często jest tak, że ósemka, mimo tej swojej wiedzy, mimo swojego doświadczenia, mimo tego, że jest całą sobą silna, ma problem bardzo często z podejmowaniem decyzji i mota się, co zadziwia cały świat. Jak to, ty nie wiesz? Przede wszystkim ósemka to zdystansowany prezes. To są osoby, które potrafią zarządzać z pozycji bycia prezesem. Wyobraźmy sobie taką korporację, gdzie prezes siedzi na najwyższym piętrze i żeby się do niego dostać, to właściwie trzeba mieć znajomości u jego sekretarki. Autorytet na płaszczyźnie materialnej. Bardzo często jest tak, że ósemki są wybitnie dobrze zwibrowane z energią pieniądza. Nie oznacza to, że każda ósemka musi mieć majątek, ale większość ósemek radzi sobie z pieniędzmi i, o czym będziemy jeszcze mówić, może uczyć tego innych. Ósemka to praktyczny organizator. I to tak do bólu. Ósemka naprawdę nie ma tendencji do kupowania zbytków. Ósemka zazwyczaj każdy zakup ma przemyślany i niektóre ósemki zastanawiają się, czy jak to kupią, to w razie czego, czy łatwo im będzie to spieniężyć. Po jednej stronie mamy siłę sprawczą, moc i wytrwałość. Po drugiej stronie może być tak, że ósemka tak bardzo chce pieniędzy, że aż ucieka się do likwiarstwa, czasem bywa skąpa i przebiegła, ale w taki mało empatyczny sposób. Z jednej strony ósemka to energia biznesowa i zmysł do robienia interesów i rozsądek, z drugiej, jeżeli ósemka jest zbyt materialna, to mogą pojawiać się wypadki, złamania i nietolerancja. Ósemka ma duży problem z tolerowaniem tego, jeśli ktoś ma odmienne zdanie. Ósemka pomimo wszystko ma zdolność do dość szybkiej regeneracji, ale często jest niecierpliwa. I wtedy z takiego zaciskania zębów i niecierpliwości staje się czasem egoistyczna w tym negatywnym tego pojęcia znaczeniu. Mówi się, że ósemka to dawni szamanie, terapeuci i mistycy. No i wiecie, jak jest przy kimś taka duża siła i duża możliwość, a ma zły dzień, i na przykład jeszcze do tego jest niecierpliwy, o czym mówiliśmy chwilę temu, to może okazać się, że jest mściwy, cyniczny i nieczuły. Zdystansowany i obojętny. Ten typ nieczułości. Ósemka to dobry szef, ponieważ zapewnia poczucie bezpieczeństwa pracownikom. Ludzie często lubią pracować dla ósemek, bo wiedzą, że będzie tam bezpiecznie. To szef, polityk, przywódca. Z drugiej strony ósemka bywa bardzo napiętym szefem, przez to, że ósemka często nie mówi o tym, co w niej. Pojawiają się tak zwane napięcia podprogowe, czyli wiecie, czuć, że atmosfera jest trudna, ale ósemka nie mówi, więc nikt nie wie, o co chodzi. Dlatego tutaj, drogie ósemki, warto popracować nad komunikacją. Z jednej strony ósemka to władza nad materią, no ale wiecie, po drugiej stronie tego kija jest bankructwo i ruina.
pragnienie postępu i ambicja, ale często niekończenie spraw. Co zadziwia świat w ogóle? Ósemka jest taką wibracją, która zadziwia świat, tak bym Wam ją opisała. Z jednej strony ósemki są godne zaufania i konkretne, a z drugiej, to co mówiłam na początku, co również zadziwia, często mają problem z podjęciem decyzji, zwłaszcza w sprawach, które dotyczą ich, ich życia, ich związku. Ósemka ma umiejętność panowania nad sobą. No i bardzo ważne jest to, żeby tutaj nie zrobić tego następnego kroku i nie zamykać się w sobie, nie wycofywać się. Z jednej strony ósemka to temperament, a z drugiej upór i twardość. Dlatego ósemki bywają różnymi partnerami. Tu jest bardzo ciężko określić, jaka ósemka jest w związkach. Bo z jednej strony ósemka daje bardzo duże poczucie bezpieczeństwa przez to, że jest, przez to, że ma wiedzę, przez to, że prawdopodobnie ma pamięć taką podprogową i ma dużo zmagazynowane w tej podświadomości magazynującej, ale z drugiej strony ósemka ma problem z komunikowaniem tego i z wyrażaniem. Dlatego ósemka jest z jednej strony dobrym partnerem, ale z drugiej trudnym. Lekcje dla ósemki: sublimować wartości materialne w celu odnalezienia ścieżki duchowego rozwoju. I kochane ósemki, mądrze używać władzy. Bo naprawdę macie ogromny potencjał, tylko trzeba go mądrze wykorzystać. Pokazujcie innym, że solidna praca i wytrwałość naprawdę się opłacają. Czego można życzyć ósemce? Możliwości połączenia tego, co materialne, z tym, co niematerialne. Jeżeli jakaś ósemka jest taka mocno otwarta na pracę i na swój biznes, to oczywiście życzymy spełnienia w biznesie. Z jakich podwibracji może powstać nam ósemka? No, domyślacie się, że każda podwibracja będzie tutaj magiczna, no bo w ogóle ósemki to są magiczne liczby. Przy siódemkach i dziewiątkach mówi się, że ósemki to też są te stare dusze. I tak, może powstać nam spod wibracji 17 i pamiętamy, że 17 przy 41 to są liczby, które mają wsparcie sił kosmosu. Może powstać z liczby 26 i to wtedy jest liczba karmiczna. 26 to jest karma ciała i niewolnictwa. Jeżeli jesteście tym zainteresowani, odsyłam Was do moich innych filmików, gdzie mówię więcej na ten temat. Ósemka może powstać z 35. I to ja zawsze mówię, taka czysta ósemka z 35, bo tam wtedy nie ma obciążeń i można się spokojnie otworzyć na to, żeby spełniać to, co ósemka ma zaplanowane. Przy okazji mamy trójkę i piątkę i to jest taka podwibracja otwierająca ósemki na bycie w grupie i czerpanie z tego radości. Podwibracja 44, magiczna liczba. Jedna z magicznych liczb, wibracja mistrzowska, czyli panowanie ducha nad materią. Znam jedną osobę urodzoną właśnie 44 i to jest naprawdę magiczna dusza. Naprawdę, ona wie więcej, widzi więcej, niestety ma problem z poczuciem własnej wartości, jak prawie każda ósemka. I tutaj jest tak, że te ósemki, ja to zawsze życzę ósemkom, z którymi pracuję, bo ja bardzo często przyciągam na sesję wibracje 8 i uwielbiam z nimi pracować, bo to jest taka praca zadaniowa, czyli wyznaczamy sobie cele i je realizujemy. No i tutaj często jest tak, że ja mówię do ósemki: zobaczcie moimi oczami. I teraz, jeżeli dzień urodzenia jest 1, czyli mamy połączenie ósemka i jedynka z dnia, zdolności przywódcze spotęgowane. Jeżeli mamy dzień urodzenia 3 albo 5, to wzmacnia część artystyczną u ósemek. Jeżeli mamy liczbę parzystą, czyli 2, 4,
6 albo 8, no to pogłębia to ósemki bycie w dystansie. Natomiast jeżeli mamy 7, to ta 7 pomoże w praktykach medytacyjnych. Jeżeli mamy kombinację 8 i 9 z dnia, to jest duże prawdopodobieństwo, że taka osoba będzie chciała uczyć innych, jak zdobyć to, co ona już zdobyła. Kolor. Dla 8 proponujemy, czyli w 8 dniu osobistym, to jak nie wiecie, o co chodzi, to znajdziecie to w innych filmikach. Wpiszcie sobie dzień osobisty. Jeżeli mamy dzień osobisty 8, no to jest oczywiście bardzo dobry dzień dla biznesu, a kolory, które wspierają, to jest beżowy. Ja nie miałam typowego beżowego, więc mam bluzkę błyszczącą, dlatego że kolorem 8 jest diament. Dlatego mam dzisiaj błyszczącą bluzkę, żeby nawiązywała do błyszczącego diamentu, ale też może być kolor brązowy albo różowy. Zapraszam Was na Instagram, zapraszam Was na Facebook, do grupy, na fanpage. Zapraszam wszędzie, gdzie możemy się odnaleźć. Jeśli jesteś zainteresowany numerologią, to koniecznie zapraszam na witrynę szkołanumerologii.pl. I co więcej, drogie 8, ściskam Was mocno i w imieniu całego społeczeństwa dziękuję, że jesteście i dziękuję, że ogarniacie te wszystkie trudne sprawy materialne i że my, inne wibracje, możemy się tego od Was uczyć. Subskrybujcie, lajkujcie, jesteśmy w kontakcie.